Pani Marszałek, Panie Premierze, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Dzisiejsze debaty, mamy całą serię debat dotyczących wotum zaufania, wotum nieufności do marszałka i do ministrów. Tu koncentrujemy się na wotum nieufności do ministrów związanych z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli dotycząca słynnych wyborów kopert, tak zwanych kopertowych, wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja. I to jest na pewno jeden element, który jest bardzo istotny, ponieważ Wysoka Izba powinna zająć się tamtym okresem. Wysoka Izba powinna zająć się przebiegiem, pomysłem i przebiegiem wyborów kopertowych. Jak to wyglądało? Jest to po prostu najwyższa konieczność. I całe szczęście, że ta debata trwa, ponieważ jak słyszałem przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, to nagle doszedłem do wniosku, że może te wybory się odbyły 10 maja. One się chyba jednak nie odbyły. Czy ktoś poniósł konsekwencje za to, że przeprowadził w ten sposób tą całą procedurę? Nie. Nie. I tu nie chodzi o pieniądze tylko. I tu nie chodzi tylko o pieniądze. Tych wyborów nie można było przeprowadzić z powodów organizacyjnych. Nasze państwo polskie nie jest przygotowane do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. W ogóle nie wiem, kto na ten pomysł mógł wpaść. 40 dni, bo 40 dni dano sobie na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych przy polskiej infrastrukturze. Szwajcarzy robili to 30 lat. Estończycy z małym państwem przygotowywali się ileś lat i to robili w formie elektronicznej. Amerykanie do dzisiaj narzekają nad tym całym systemem. Skąd mogła zapaść taka decyzja, że w Polsce, gdzie infrastruktura komunikacyjna funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, było to nierealne do przeprowadzenia. Wiecie skąd państwo? Ponieważ to wynika z ignorancji, a ta ignorancja wypływa z arogancji. Nie słucha się nikogo. Jest to poważny problem. Musimy też pamiętać, że wyborów prezydenckich nie przelicza się na pieniądze. To nie jest tylko pieniądz. To nie jest tylko pieniądz, to jest duma. To jest największe wydarzenie w Polsce na co kilka lat. I złamano konstytucję, złamano w tym momencie prawo, tylko po to, bo była decyzja zapadła gdzieś. I to prawdopodobnie najpierw pana prezesa, później pana premiera. Dobrze w ministerstwie o tym wiedziano, że tą decyzję się łamie, ponieważ nikt nie chciał się podpisać po tym wewnętrznej procedurze. W sprawach nadzoru nie ma dokumentów. Dlaczego? No bo każdy, bo przepraszam, w ministerstwie ludzie no, mają wiedzę, orientują się w tym. Pan minister też o tym dobrze wiedział, że to wszystko jest troszeczkę na piechotę albo i więcej. Że jest to łamanie konstytucji, łamanie prawa. A były inne środki. Może chodziło o to, żeby nie płacić przedsiębiorcom odszkodowania, gdyby się wprowadziło stan klęski żywiołowej. I na koniec, proszę państwa, jedna bardzo istotna też ta rzecz. Muszę nawiązać do tego. Chcę państwu przytoczyć fragment. Fragment pewnego reportażu. Nie robię tego, ale to chyba warto. Ktoś od miesięcy włamuje się na konta w mediach społecznościowych. Ministrów, posłów, dziennikarzy, żołnierzy. Do sieci trafiają półnagie ogłoszenia z prostytutek, face newsy o radioaktywnej chmurze znad Litwy. Co łączy te ataki? Tropy, jak ustalili dziennikarze Fundacji Reporterów. Analizujący dezinformację w sieci. Wiodący do grupy hakerskiej Ghostwriter. Która realizuje cele rosyjskie. Przyjęty kont są już tysiące. To tykająca bomba, twierdzą źródła polskich służb specjalnych. Akcje dezinformacyjne z użyciem skakowanych kont powtarzają się już regularnie co kilka tygodni, ale wzbudzają jedynie chwilowe zainteresowanie mediów. Choć nie zidentyfikowanym hakerom udało się przejąć konta pani marszałek Sejmu, kilku członkom rządów, grupy posłów, w tym członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych i samorządowców. Politycy wciąż nie traktują tego zagrożenia poważnie. Jest to artykuł ten Anny Gielewskiej i Konrada Szczygła, to muszę podać, bo to oni to napisali, do tego doszli śledztwo. Tylko proszę państwa, jest jeden mały problem. Zagadka, kiedy ten artykuł był napisany? Kiedy ten artykuł napisano? 6 kwietnia. 6 kwietnia. I pani tak mówi, pani z posłem, pani z tą osobą tak poważną. Co zrobił pani rząd od tych miesięcy, przez 2 miesiące? Czy zrezygnowano z korespondencji mailowej? Nie, nie zrezygnowano z korespondencji prywatnej mailowej. Zrobiono działania prewencyjne? Nie. Wie pani, jakie teraz wypływają informacje? Jakie będą wypływać?
Dziękuję, panie pośle. Wiem. Teraz oczywiście to jesteście. Bardzo proszę. To jest właśnie wasz sposób działania. Panie pośle, wasza niekompetencje dziękuję. I arogancje próbujecie ukryć dziękuję, takim Dziękuję, panie pośle. Czy pan mnie słyszy?